Cześć, Paweł Łukasik z tej strony. W poprzednim odcinku pokazałem, jak można wykorzystać debugger display do atakowania naszych własnych typów w taki sposób, aby podczas debugowania w odpowiedni sposób wyświetlić te informacje, które chcielibyśmy widzieć, podglądając obiekt tego typu. Tutaj pokażę Ci, jak to samo zrobić dla typów wbudowanych lub bądź też typów, do których kodów źródłowych nie mamy, więc nie możemy tam zastosować tego atrybutu na typie. Jak się za to zabrać? Na początek pokażę, jak to wygląda. Więc ja tu mam bardzo prościutki program, który tworzy obiekt typu type, akurat z naszego tutaj programu. Więc zobaczmy, jak będzie wyglądał podgląd tego typu podczas debugowania. Jak sobie najedziemy, to widzicie, że tutaj są jakieś dodatkowe informacje: Debugger Display for the Win. Oprócz tego, że wyświetlamy standardowe informacje, które są domyślnie dostępne, to jeszcze ten tekst tutaj się pojawił. Oczywiście ma on mało istotną wartość, natomiast pokazuje to, że możemy te informacje zmieniać. A jak to zrobić? Aby to zrobić, musimy przejść do katalogu, który się znajduje w naszym katalogu użytkownika Documents Visual Studio 2015 Visualizers. Tutaj może tego pliku nie być, AutoXPCS, więc w momencie, gdy go nie ma, musimy go po prostu stworzyć i w tym pliku właśnie podajemy definicję, jak ma wyglądać podgląd dla typów bądź wbudowanych, bądź tych, których tak naprawdę kodu źródłowego nie mamy. No i jak widzicie, ja tutaj sobie zdefiniowałem ten tekst Debugger Display for the Win. Oprócz tego wyświetlam name i full name dla typu, w sensie dla obiektu typu target, typu tag, czyli target ustawiam na type of type i wtedy debugger wie, że ma ten właśnie łańcuch, tak ma wyświetlić informacje w momencie debugowania. Żeby pokazać, że to działa, ja tutaj sobie zmodyfikuję coś, dodam więcej wykrzykników, tutaj dam przecinek, żeby to ładnie oddzielić. No i oczywiście taki plik potrzebujemy skompilować, więc tutaj sobie uruchomiłem konsolę dla Visual Studio 2015, żebyśmy mieli od razu CSC w ścieżce. Kompilujemy do biblioteki i AutoXPCS. Jak już nam się uda skompilować, to teraz, jak uruchomimy sobie debugera i podejrzymy, jak wygląda typ, no to widzimy, że się zmieniło, tak? Doszły te wykrzykniki, doszedł przecinek, więc widzimy, że tak naprawdę te informacje są przez debuger wykorzystywane w momencie, gdy debugujemy, więc możemy z tego skorzystać, jeżeli nie mamy typ, który dość często wykorzystujemy, nie ma takich informacji fajnie pokazanych, abyśmy mogli z nich skorzystać. Więc to tyle, jeśli chodzi o debugger display dla typów wbudowanych lub dla typów, do których nie mamy kodów źródłowych. Myślę, że jest to fajne rozwiązanie, szczególnie jeśli korzystamy z jakichś bibliotek, które w nieodpowiedni sposób te informacje nam pokazują, więc żeby się nie męczyć i nie rozwijać tego drzewka obiektu, żeby dojść do jakiejś wartości, to możemy to zrobić właśnie za pomocą Debugger Display i tego pliku autoexp.cs. To tyle, jeśli chodzi na dzisiaj. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!